Robiąc to zdjęcie, nie spodziewałem się, że będzie ono tak bardzo symboliczne. Walizka najczęściej kojarzy nam się z podróżą, podróżą dalszą, bliższą, jednodniową, kilkudniową, a nawet i podróżą na całe życie. Dla osób, które uciekają przed wojną albo od wojny, to czasami w tej walizce mieści się cały dobytek ich życia. Bywają też takie sytuacje, że w trakcie podróży ta walizka się zgubi, albo ktoś nam ją przykładowo ukradnie, albo gdy musimy uciekać, po prostu ją zostawimy, aby ratować swoje życie. Co wtedy zrobić? Stajemy wtedy bezbronni, czasami nawet i skazani na czyjąś pomoc. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że my musimy w ciągu 10 minut taką walizkę spakować. Co byśmy do niej zabrali, tak w pośpiechu? Czy może nie okazałoby się, że w pośpiechu zabraliśmy wiele albo masę niepotrzebnych rzeczy, które nam się do niczego nie przydadzą? Myślę, że nie trudno się domyślić, że te pytania padają w kontekście wiary człowieka. Bo możemy zadać sobie pytanie, co każdego dnia pakuję do walizki mojej wiary? Czym jest życie ludzkie? Moglibyśmy tak powiedzieć, czymś chwilowym. Mamy już 4. dzień Wielkiego Postu. A ile osób w tym czasie straciło kogoś bliskiego? Tak nagle, niespodziewanie, na przykład w wypadku lub w wyniku nagłej choroby. Nie mieli czasu spakować swojej walizki do nieba. Tak byśmy powiedzieli, tak nagle. Nie mieli czasu spakować swojej walizki do nieba. Zatem walizka może symbolizować coś chwilowego. I poczujmy się dziś jak osoby, które na ziemi są tylko przez chwilę, a lada moment muszą wyjechać od swoich bliskich, tych, których kochasz. Musisz nagle wyjechać od tych, których kochasz. Co zrobisz? Jakie działania podejmiesz? Czy się na tę podróż odpowiednio przygotujesz? Czy może nic nie zrobisz? Będziesz tak żył chwilą? Na koniec cytat z Ewangelii według świętego Mateusza. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. I na koniec jeszcze pomódlmy się o pokój na Ukrainie. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.